Zdrowia, szczególnie dla tych, co się uzależnili od narkotyków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce to jest taka sprawa, że 20 lat temu to wszystkie firmy, które produkowały papierosy, wypłaciły 200 miliardów dolarów. 200 miliardów dolarów, z czego 60 miliardów poszło dla kogo? No dla prawników. 200 miliardów, 1/3 idzie na prawników. No to jest niezła sumka, no ale to z reguły to jest tak, że prawnicy zbierają dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi poszkodowanych, skarżą jakieś tam firmy, które zarobiły tryliony dolarów, no i wyrywają miliardy dolarów, biorą 1/3 w gotówce, na reszcie ludzi dają pieniądze. No i to było tak samo 20 lat temu, to było tak, że skarżyli dużo stanów skarżyło firmy tytoniowe i dużo miasteczek i hrabstw w zasadzie liczyło na to, że coś im tam skapnie, no bo jednak ci ludzie, którzy kaszłali przez lata, kupowali te papierosy, płacili akcyzę do miasta i tak dalej, w pewnym momencie doszli do wniosku, że będą mogli wyciągnąć trochę forsy z tego wszystkiego, no ale miasta nie dostały. No i teraz jest taka nowa afera, nowa możliwość, no bo jest strasznie duże nadużycie narkotyków w Ameryce. Oksykodon, oksykontyn, no to są takie dwa opiumowe lekarstwa. To jest właśnie ciekawe, że oksykontyn, no to ma patent, ale cały ten oksykontyn to jest po prostu kuleczka opium, pokryta cukrem, znowu pokryte opium, pokryte cukrem, pokryte opium, pokryte cukrem. No i jest tam parę warstw, no i oni to opatentowali, że to jest, z czasem jest, rozpuszcza się. No nie jest to bardzo skomplikowane, łyka się tą tabletkę, ten opium działa, później ten cukier się roztapia, dochodzi znowu do opium, cukier, opium, cukier, opium, także to jest podzielone. Jest to na 12 godzin, no ale jest na to patent, nikt tego nie może przejść, a jest normalny przeciwbólowy narkotyk oksykodon, no i to on jest tak zwany generyk, czyli to jest w zasadzie nie ma patentów na to i każdy to może robić, no ale jest kontrolowany. Recepty są kontrolowane, lekarze nie wydają tak łatwo, w aptekach tego nie trzymają, no żeby się tam nie włamywali i nie kradli jacyś narkomani, także żeby to uzyskać, no to trzeba recepty osobiście odbierać i tak dalej, no ale pomimo wszystko jest przez ostatnie 10-15 lat duże nadużycie. No, dużo lekarzy dawało te lekarstwa, narkomanom też na odwyk dawali, także że firmy farmaceutyczne, Pharma LP, która to robiła, no to oni zarabiali miliardy, no ale wszyscy doszli do wniosku, że po prostu to było pchanie tych narkotyków do publiczności, no bo były jakieś ogłoszenia też, jeżeli potrzebują. No i Stany doszły do wniosku, że trzeba zaskarżyć firmy, no bo jest kasa, no to urzędnicy mówią, trzeba zaskarżyć. No jest dużo zgonów, to nawet jest 500 zgonów na milion ludzi, no ale we większości Stanów to jest 100, 200, 300, 500 osób na milion ludzi, no to są dosyć duże ilości. No i teraz właśnie te miasta, miasteczka i hrabstwa zaczęły się składać, zbierać razem, no znaczy ci prawnicy zbierają te miasta razem, mówią chodźcie, zaskarżymy 33 tysiące miasteczek i hrabstw, my będziemy osobno skarżyć firmy
zanim Stany zaczną skarżyć, no bo 50 Stanów, powiedzmy, skarży, dostaje te pieniądze z tego jakiegoś arbitrażowego przekazania tych pieniędzy, no bo większość tych firm się zgadza oddać tam 5-10%. No i właśnie teraz jest ta kwestia, że na tym poziomie federalnym, czyli United States District, będzie to regulował, czy decydował. No i 38 tych prokuratorów z pojedynczych stanów, czyli powiedzmy z tych województw, albo można powiedzieć z krajów, no bo stan w Ameryce, no to wielkościowo i pod względem ludności, no to bardziej wygląda jak jakieś małe państwa w Europie niż województwo, powiedzmy, w Polsce. No ale oni wszyscy ci prokuratorzy ze Stanów mówią, to nie ma co, tam miasta, miasteczka i hrabstwa nie mają co się pieprzyć. My weźmiemy kasę i im damy. No ale oni się boją właśnie, boją się przez to, że zostali wyrolowani przy tych papierosach. No jaka jest argumentacja tych miast, miasteczek i hrabstw? No oni mówią, że w zasadzie to oni odpowiadają na te telefony 911. To jest w Ameryce, to jest 911 telefon po karetkę pogotowia. Oni jadą do bibliotek publicznych i kiedy tam w kiblu są jacyś ludzie narkomani, no bo narkomani lubią te publiczne miejsca, szczególnie właśnie biblioteki, no bo tam jest spokojnie, ciepło, nie trzeba płacić, no i często nadużywają. I ludzie w zasadzie mówią, że te pieniądze powinny iść do najbardziej lokalnego poziomu. A miasta mówią jednak nie. Takie zezwolenie, takie powiedzmy zgoda z tymi stanami, no to wchodzi w grę teraz powiedzmy miliard dolarów i czyli jest dużo, dużo, dużo mniej niż przy papierosach, no ale na ten milion dolarów, no to by było w zależności ile jest ludzi w danym stanie i ile tam było tych najróżniejszych przypadków, tak niby proporcjonalnie. Także Los Angeles, powiedzmy, hrabstwo dostałoby 12 milionów z takich rozliczeń, a Boise, Idaho, no to jest takiej średniej wielkości miasto, no to dostałoby powiedzmy 11 tysięcy dolarów. W Oklahomie powiedzmy farma Purdue Pharma, oni się dogadali. No dogadali się i dali ogólnie 355 milionów dolarów się ustalili, dali 270, no ale te 270 milionów, no to w zasadzie było przeznaczone na ośrodki odwykowe, na tego rodzaju rzeczy. No ale politycy stanowi przeprowadzili głosowanie i powiedzieli, że wszystkie te ustalenia czy te odszkodowania w przyszłości będą szły jednak do kufra stanowego, a nie na konkretne powiedzmy miejsca do zreperowania tego, co te narkotyki zepsuły. No, a narkotyki zepsuły to, że powiedzmy ten oksykontyn opatentowany, no bo kontyn to jest na continuation, właśnie tak jak mówię, 12 godzin powoli wypuszcza, no to takie proszki, no to one są na ulicy, to już parę lat temu to była cena 10-15 dolarów za taką tabletkę. No i narkomani, co oni robili? Oni po prostu brali, rozbijali to na proszek i dostawali takiego kopa od razu zamiast tych warstw. No i teraz w tej Oklahomie ludzie z tych pojedynczych miast, miasteczek i hrabstw spodziewają się, że powiedzmy dostaną 13 milionów dolarów.
No także widać, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o, to chodzi o pieniądze. No i na całe Stany to mniej więcej tak 30, 40, 60 w każdym stanie, to tam do 150 nawet tych wszystkich przedstawicieli miast, miasteczek i hrabstw pozgłaszało się. Także, że urzędnicy są dosyć nie wierzą na, politykom na poziomie stanowym, no i sami wszystko robią. No ale to pokazuje właśnie jak miasta, jak to wszystko jest rozdzielone, że jednak ten rząd z Waszyngtonu to ma coś do powiedzenia, ale te wszystkie pojedyncze stany też mają dużo powiedzenia i mogą powiedzieć, co chcą do Waszyngtonu, no ale też w ramach pojedynczych stanów te pojedyncze miasta, miasteczka też mają swoją samorządność, no i oni też mogą coś powiedzieć swoim stanom. Także to jest taka ciekawostka, no, demokratyczno-społeczno-kulturowa jest to, wydaje mi się, że to jest ważne, no bo te większość tych miast, no to oni w Ameryce jest coś takiego jak podatek katastralny, no i ludzie płacą 1-2% wartości domu rocznie, także jak dom jest warty powiedzmy 500 tysięcy, no to każdy płaci 10 tysięcy rocznie do miasta, do tego miasta, w którym mieszka, i to miasto zbiera śmieci, oczyszcza powiedzmy ze śniegu, utrzymuje policję, utrzymuje szkoły, utrzymuje biblioteki i tak dalej, i tak dalej. Także jest to ta niezależność na bardzo takim niskim poziomie, no i współudział ludzi na swoim własnym poziomie, także, że nie jest to scentralizowane, powiedzmy z jakiegoś, ze stolicy wszystko kierowane. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, to jest guziczek, dzwoneczek można nacisnąć, dzyń, dzyń, pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz sugestie, rozsyłajcie na YouTube, na Facebook, na Wykopach, gdzie się tylko da, polecajcie filmik, no i do następnego codziennego filmu.